Czy zagram kiedyś City Car Driving? Możliwe. Gdzieś już widziałem tą grę, no wygląda to ciekawie. Dobra, posłuchajmy. Posłuchajmy tego samochodu. Wow! Wow, nieźle, nie? Jezu. Czekajcie, ja sobie tylko wyznaczę trasę i pojedziemy kawałek tą ko... Świetnie to brzmi, naprawdę, dźwięki samochodów w tej grze wymiatają. Zajebiście. Sprzedaj jakieś auto i kup Mustanga. Dobra, Mustanga możemy kupić, bo on nie był chyba aż taki drogi, nie? I chyba pod wyścig go. Albo może pod ucieczkę. To w sumie bez różnicy chyba, nie? Dawaj pod wyścig weźmiemy sobie. Nie ma jakby wielkiej różnicy z tym. Da się tutaj przenieść? Czekaj, to tu był. Cyk. I zobaczmy. Kupimy Mustanga, zobaczymy. Powinien być spoko. A tu nie ma tego chyba takiego unikalnego. Tego takiego porobionego grubo. Infinity też powinno fajnie brzmieć. No dobra, Mustang. Jest tutaj. No, 79 tysięcy to powinno być spoko. Dobra, zobaczmy. Bosko brzmi ta Z06. No, świetna. Dobra, mamy Mustanga, silnik 5.0. Teraz ten dźwięk jest taki trochę przytłumiony, ale jak go stuningujemy, to też będzie się fajnie darł, nie? Tak jak było z tym Mercedesem, co przed chwilą testowaliśmy, że też tak po tuningu, przed tuningiem był taki spokojny, a po tuningu oszalał, nie? Strasznie fajne dźwięki są tego pierdzenia, nie? Musimy sobie w tunelu posłuchać. Nie zdążył się spierdzieć. Bo raz spierdzi tak ciszej, a raz tak mocniej, nie?
Tak, trzeba go stuningować. Tam gdzie jedziemy, chyba będzie jakaś tuningownia. Zaraz zobaczę. Tu nic nie ma, tu nic nie ma, tu nic nie ma. O, po drodze jest, dobra. Zajedziemy, może uda się coś go porobić. Nie no, uda się, jeszcze tam trochę kasy mamy. Zrobimy go na max poziom i tyle. I zobaczymy, co będzie latał. Nie, chyba 16 poziom można tak od razu stuningować. Nie wiem, od jakiego poziomu się dźwięk zmienia w aucie. Bo tutaj mamy te karty do tuningowania, kojarzycie, tak? I te karty mają poziomy. No i wraz z poziomem wzrasta jakby moc naszego samochodu, nie? No, jego możliwości ogólnie. Tutaj zajedziemy sobie do tuningowni zaraz i włożymy coś do niego. Powinien się dźwięk trochę zmienić. To już jest... O, jeszcze parę zakrętów. Siema, Piotr. Czemu w tej grze nie ma kamery z kokpitu? No nie ma, no, ale tutaj kokpit jakiś tam jest. Z tym, że ja to kiedyś analizowałem i... te kokpity tutaj... Te zegary są tam martwe, tak? Kierownica jakoś tam sobie wygląda, widzimy, że ten bohater faktycznie tę kierownicę trzyma. Kąt skrętu kierownicy to jest jakieś... Tak na oko 120 stopni. Nie. No. Musi mieć dobrą przekładnię kierowniczą ten samochód. O, patrzcie, tu jedzie sobie... E40 i 46. Proszę bardzo. Nie wiedziałem, że tutaj są takie trafiki. Kiedyś E46 w Most Wanted, nie? Samochód marzeń, ale ten, ta wersja GTR. Dobra, tutaj mamy tuningownię. A ja obiecałem nam widok z kokpitu? Ja nie pamiętam, żeby obiecali widok z kokpitu. Miał być? Chyba nie. Może kiedyś gdzieś tam im się nabąkło, że miał być jakiś widok z kokpitu. Nawet jakiś układ wylosujemy. Ale przy tym Need for Speedzie nie miało być raczej. Dobra, pyk. Gra w miarę nowa, jak w hit nie będzie kamery z kokpitu, to będzie smutno. Raczej nie będzie, nie obstawiam tego, że będzie tam kamera z kokpitu w hicie. Myślę, że na 90% nie będzie. Dobra, słuchamy Mustanga po lekkim tuningu. Czy się coś zmieniło? No, przyspieszenie się na pewno zmieniło. W tunelu fajnie pierdzi, nie? Shit. Ej, zajebiście. Podoba mi się bardzo, nie wiem jak wam. Co o tym sądzicie? Czy jeździłem tu na kierownicy? Testowałem. Byłem na tyle szalony, żeby sprawdzić, jak się tu jeździ na kierownicy. No i raczej nie jest to nic. W sumie nie wiem, czy nawet, bo mam podłączoną, ale ona chyba teraz nie będzie. Musiałbym może przełączyć albo ustawienia tutaj jakieś dać dla tej kierownicy, nie wiem czy. Nie no, to jest typowa gra na kontroler, w sensie napada, tak? Tutaj zdecydowanie nie będziemy mieli
jakiejś tam obsługi kierownicy. Tak samo w Hicie na start w ogóle ma być, ma nie być obsługi kierownic żadnych. Fajnie brzmi Mustang, no ale dźwięk Pagani Wild mnie rozpierdzielił. Tak samo jak korwety, nie? No, korweta to już w ogóle. Nie wiem co lepsze, no. Wszystkie te samochody brzmią fajnie. No dobra, to stuningujmy sobie furę, ona jest taka goła. Jeszcze trochę hajsu mi zostało, no. Kończy mi się ten hajs, bo co chwilę coś tuningujemy, ale to nie jest ważne, bo w sumie i tak zaraz będzie nowy Need for Speed, to sobie możemy tu wszystko wydać, nie? Dobra, pyk. Szybki. Maska. Uuu. Trochę taka hardkorowa, nie? Mi się podoba ta standardowa maska. I zmienił. Nie, ta nie fajna jest. Bardzo ładnie wygląda ten model Mustanga. Ale nie chciałbym go mieć tylko i wyłącznie dlatego, że jest super popularny. No, co chwilę ktoś nim jeździ, jak nie EcoBoost to 5.0. Powiem wam, że naprawdę bardzo dużo jeździ tych Mustangów w wersji 5.0. W Polsce! W moim mieście naliczyłem chyba... W sumie nawet nie wiem, czy da się je policzyć, bo ich jest tak dużo jak Passatów. Strasznie dużo. Prawda. Ale samochód bardzo fajny. To trzeba mu przyznać. Dobra, co my... Owiewki tutaj nie daje, nie pasują mi. Felgi można zostawić. Można poszerzyć, ale jaki fajny błotnik. Dobrze, dobrze. Siema, Oskar. I tak, lusterko. Ajajaj, te nadkole z tyłu tak nie do końca mi pasuje, ale może będzie jakieś fajne malowanie do tego. Przyciemniamy lampy z tyłu, pięknie. Klapa bagażnika. Tutaj niewiele się zmienia, chyba zostawię tak jak jest. O! Tylny. A czekaj. Klapa, a gdzie jest tylny zderzak? Tablica, dyfuzor. Tylnego zderzaka nie można wymienić. Trochę szkoda. Ford ogólnie bardzo dużo hajsu pakuje w reklamę. Warto by było zainwestować w Forda, nie? Dobra. Dobra, felgi zostawię chyba. Takie jakie są. Wybierzemy tylko jakieś malowanie do niego. Kurde, jaki dzik. Pewnie ktoś zrobił coś ciekawego do tego auta. Ogarnijmy. Widzę, że przygotowujesz się do hita. Tak. Mamy malowanie z Most Wanted. Zobaczcie. Ha! Tandetne, no bo to jest z Most Wanted z 2005 roku, no. To już prawie 15 lat temu to malowanie powstało. Nawet chyba ponad, bo Most Wanted powstawało przez parę lat chyba, nie? Ale możemy dać sobie malowanie, na przykład takie. To jest z filmu Need for Speed Mustang, który miał chyba ile? 2000 czy 1000 koni? Nie pamiętam ile dokładnie. Mamy tu kilka takich malowań do wyboru. Mnie się chyba bardziej podobało to malowanie, które mamy, gdzie mamy te pasy przez cały przedni zderzak. Ładnie to wygląda. Czemu wczoraj na PGA mnie olałaś? Co? Przecież mnie nie było na PGA, człowieku. O co chodzi? Oskar, ty byłeś na PGA? Może to do ciebie, ja nie wiem. Dachu też nie możemy zmodyfikować. Ale, a czekaj, bo tu jeszcze możemy... Moment, moment. Jeszcze chcę ten samochód obniżyć jak do maksa, bo tu mam tą pneumatykę. Jeszcze mi zostały trzy pneumatyki. Neon. Dym. A dobra, neona chyba nie daje. No i gitarka.
Dobra. I sprawdźmy, jak będzie wyglądał maksymalnie obniżony. Czekaj, bo jak to się obniżało go? On sam siadał? A nie, teraz. Ja pierniczę. Czekaj, jak to się robiło? Zdjęcie. O, właśnie. Patrz na tego gościa. Kurde. Siadł jak celnik w piekarniku, nie? I pierdziut. Ja muszę ludziom tam na grupie dać wyzwanie, żeby stunigowali, żeby robili fajne zdjęcia z tego paybacka, jeśli ktoś ma. Bo ja tam kiedyś dałem takie wyzwanie, żeby spróbowali robić takie realistyczne zdjęcie z Need for Speed, boże, z The Crew 2. A tutaj widzę, że też można ciekawe opcje zrobić. Trzeba by było się postarać, żeby zrobić to ładne, realistyczne zdjęcie, no bo ta grafika jest taka trochę bardziej cukierkowa, nie? Ale. Kurde, gleba totalna. O kurde. Jak z karabinu, człowieku. Świetnie brzmią w nim marchewy, kurde, naprawdę. Nice. Wow. Dobra, jedziemy. Kolejne zawody, ogarnijmy to. Speedcross. Hej, gościu, weź wyluzuj. Nie jestem gościem, kolego. Jestem twoim koszmarem. Nie jestem gościem, kolego. Kolego. Śmiej się dalej. Popełniłeś błąd, dołączając do speedcrossu. I już się nie wycofasz. Oh yeah. Zobaczysz. Okej. Ciekawe. No dobra, damy radę. 600 tysięcy punktów trzeba zrobić. 3 okrążenia. Szkoda, że tym miniaczem trzeba, kurde. Skręcaj, żeś! Kurde! Nie mogę prosto jechać! Okej.
Powiem wam, trzeba się trochę tu skupić, żeby ogarnąć. Wow! Nawet nie wiem, w co uderzyłem. Okej, chyba się udało. Nieźle. Kurde. Co cię natknęło na zmianę awatara na moim... Chciałem zaktualizować po prostu. Dobra. I cyk. Dostępny nowy tor. Chyba w tym samym miejscu będzie. Tak. Lecimy. Nic ciekawego nowej aktualizacji, tylko nowe samochody. Między innymi Divo. I nowa historia Horizon. O, to fajnie, dzięki Dawider za informację. Divo to jest fajna rzecz. Już będzie czwarte Bugatti w grze, w Forza Horizon? Dobra. Możemy to zrobić. Barakuda może się uważać za jedynego boga speedcrossu, lecz McAllister pokazuje, że... Dobra, nie musimy tego słuchać. Jedziemy od razu. Fajnie, że na starcie możemy sami sobie dodawać gazu. Albo i nie dodawać. Lipa. Mam wrażenie, że przed chwilą w powietrzu skręciłem samochodem. Tu jakieś żetony podnoszę, nie wiem do czego one są. Oba. Ja mam do was takie pytanie, zwróćcie teraz uwagę, bo dużo się dzieje teraz na ekranie. Czy macie na streamie tutaj jakąś taką pikselozę, albo jakieś takie spadki jakości, że faktycznie wygląda to źle? Zastanawiam się po tym zwiększeniu jakości tutaj na Facebooku. Praktycznie dwukrotnie zwiększyłem jakość streama, ale zastanawiam się przy takich dynamicznych, bardzo dynamicznych scenach coś się dzieje. Czy są jakieś tam problemy, albo jakieś tam artefakty wyskakują. Najlepiej byłoby to sprawdzić na wyścigach w GTA Online, nie na w tych tubach jak się jeździ, w tych wyścigach takich wyczynowych, o. Tam jest zawsze problem z bitrate'em, się robią różne dziwne artefakty. O, ładnie. Hamuj, aj.
Ty, nie wyrobię się. To jest ostatnie okrążenie, o cholera. Dalej, dalej, dalej. Chyba, że ja dopiero zacząłem to okrążenie, mam nadzieję. Aha, dobra, jest osiągnięty wynik, jest super. Już cię wystraszyłem, bo to myślałem, że będzie ostatnie. O! To było. Wow! No nie poszło mi trochę. To ostatnie okrążenie totalnie jest zlipane. Ale dobra, to co trzeba było, to zrobiłem. Wszystko jest git, tak? Absolutnie nie, wszystko jest dobrze. Wszystko jest ok. Oglądam na TV 45 cali, nieźle. Wszystko jest dobrze.